zwycięstwo. Przy ostrowskiej kamienicy leżą jej okolice. Niech
panie Radosław! Ty piękny chłopora! Kochajcie mi to małżon! Wielka Polska! Poznam go z Państwa, Podkarpacie! Harcerze z Wołomina, Zielonki do Banki! Bolszewicy między innymi z kraju filmowego Bitwa 1920! Widać, że to uszczepia zaprawy na boja. Pomachajcie moi bracia i siostry, ci sami! Tańczcie! Lipinki noszą! Myślę, że każda z tych rekonstrukcji, którą Państwo oglądają, jest inna. Czasami w strugach deszczu bywało i tak, czasami przy pięknej, jak dziś, słonecznej pogodzie. Ale zawsze jest to dla nas wielkie wyzwanie i wielkie wydarzenie. Odtworzenie wal w rejonie Osowa w sierpniu 1920 roku, scenariusz i scenopis według pomysłu właśnie mówiącego przed chwilą Andrzeja Michalika na podstawie opracowań doktora Marka Tarczyńskiego i Zbigniewa Michalskiego. Opracował stojący obok mnie doktor Jacek Krzemiński, który jest, proszę Państwa, również reżyserem albo pierwszym, albo drugim. W każdym razie na pewno z Andrzejem Michalikiem. Proszę Państwa, ci jeżdżący, ci startujący w różnych konkursach w ciągu dwóch dni rekonstrukcji wydarzeń biorą również w niej udział i to jest też dla nich pewne wyzwanie. Tym wszystkim bardzo serdecznie w imieniu autorów, reżyserów, autorów scenariusza bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że Państwo przeżyli takie miłe chwile i to zatrzymanie się na chwilę na wydarzeniu, które jak historycy w opracowaniach podkreślają, zmieniło bieg historii wydarzeń, było dla Państwa miłym przeżyciem. Jeśli tak, to proszę o brawa, to będzie oznaczało, że Państwu się ta nasza rekonstrukcja jubileuszowa z okazji 90. rocznicy 1920 roku podobało. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Proszę Państwa. Jeśli będzie... Pan. Dziękuję, proszę go wsiąść. Proszę. Ten wspaniały rowerzysta na moim prawym skrzydle jest to Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które w 1920 roku odgrywało ważną rolę łączników. Teraz bardzo proszę z każdej grupy, bo już wojna jest. Albo mistrzu.